Jest czwartek, 22 stycznia 2015 roku, godzina 17, 2 stopnie Celsjusza za oknem, lekka mrzawka, zachmurzenie duże. Cześć, witam Państwa, ja jestem Piotrek i zapraszam Was dzisiaj na film ze składania mojego nowego komputera. Podzespoły do komputera widzicie za mną, a właściwie pudełka. Do tego sobie przejdziemy za moment. Zapraszam Was na film. Ok, moi drodzy, słuchajcie, szybki rzut okiem na komponenty w moim komputerze. Zaczniemy od zasilacza, tak jak widzicie, BeQuiet Stride Power 10 600 W, semimodularny zasilacz. Następnie tutaj akurat mam pamięci 2x4 giga HyperX Savage, tak, od Kingstona. Dysk twardy Samsunga 640 giga, dysk SSD Samsung 840 Evo 120 giga. Procesor oczywiście, aha, może zanim procesor, płyta główna MSI Z97 Gaming 7, oczywiście Intel Haswell 1150, dlatego procesor 1150 Intel Devil's Canyon i7-4790K, czyli z odblokowanym mnożnikiem, tak? Chłodził to będzie BeQuiet DarkRock Pro 3, czyli jedno z najwydajniejszych chłodzeń dostępnych na polskim rynku, a za wyświetlanie obrazu będzie odpowiadać karta graficzna MSI GeForce GTX 760 Twin Frost Gaming OC Edition. Tak się prezentuje. Aha, jeszcze obudowa, której tutaj nie widzicie, ale jest to Silentium PC Gladius X60, tak, czyli dosyć pomiestna obudowa na te wszystkie komponenty. Słuchajcie, teraz bierzemy się do montażu. Zaczniemy oczywiście od obudowy, od przygotowania kabli, które są w nim. Ok, słuchajcie, składanie zaczynamy oczywiście od przygotowania obudowy. W tym celu zdejmiemy dwa panele boczne. Akurat trafiłem na ten i obok drugi. Na bok. I słuchajcie, tutaj z tymi kablami jest trochę zamieszania. Wyjmiemy sobie te klatki na dyski, te sanki wszystkie, tak żeby to nam nie przeszkadzało. To sobie odstawię na bok. Ok. I słuchajcie, zaczniemy sobie, myślę, od wentylatorów, tak? Mamy tutaj wentylator jeden na tyle i dwa tutaj, gdzie dyski twarde. Pospinamy je sobie tutaj z kontrolerem obrotów na obudowie. Mamy tutaj dwa wentylatory. Tu sobie przełożę wszystkie wyjścia od wentylatorów. Wszystkie, tak. I słuchajcie, teraz zgodnie z opisem szukamy odpowiadających wyjść dla wentylatorów. HDD cage w tym przypadku. Jedno, jeszcze drugie powinno być. No, oczywiście. I teraz to jakoś ładnie tu trzeba by spiąć. Ale zanim to, to oczywiście jeszcze jeden. Ok. To sobie jakoś zepnę, żeby to ładnie wyglądało. Ok, wentylator mamy z tyłu podpięty. Tutaj widzicie, pozostałe kable przymocowałem w tej części. I teraz słuchajcie, pozostałe kable, tak, czyli panel przedniego od wszystkich części na obudowie. To sobie, słuchajcie, wyprowadzimy tutaj na zewnątrz. Również USB 3.0, żeby to nie przeszkadzało. I tym po prostu zajmiemy się już, jak będzie włożona płyta główna.
Także w miarę jest ogarnięte w tej obudowie. Tak, wszystko wgięte. Wykręciłem śledzie poza kadrem, tak, pamiętajcie, że będzie włożona tutaj karta graficzna, należy sprawdzić, które śledzie dokładnie należy wykręcić. Ja to zrobiłem, oraz oczywiście sprawdźcie na swojej płycie głównej, jakie tutaj kołki dystansowe będą Wam potrzebne, żeby tą płytę przykręcić. Tutaj akurat nie potrzeba było nic, żebym zmieniał, jest tak jak jest, wszystko będzie dobrze. Jeszcze, moi drodzy, zamontujemy sobie teraz zasilacz w obudowie. Będzie mi jednak w tej chwili wygodniej. Mamy zasilacz, oczywiście Be Quiet, tutaj taki rzut okiem. Bardzo fajny zasilacz. W tej obudowie będzie on montowany w ten sposób, tak? Czyli na dole. Tutaj mamy takie pianki, na których się będzie wspierał ten zasilacz. Także już sobie go mogę zamontować. Ten kabel sobie od razu wyprowadzę na zewnątrz, po tamtej stronie. No i co? I teraz dostarczonymi śrubkami z zasilaczem przykręcamy go. Nie wiem, czy on tutaj wejdę w kadr. No, może nie. I teraz sobie, słuchajcie, przykręcimy zasilacz. I okej, słuchajcie, obudowa mam przygotowaną, zasilacz zamontowany, ATX24 pin mamy na zewnątrz. Wszystko przykręcone, więc słuchajcie, bierzemy się teraz już za płytę główną. Ok, jak widzicie, mamy płytę główną, tak? Zobaczcie, procesor jest już zamontowany, także nie będę go montował jeszcze raz, a to z tego powodu, że robiłem właśnie dla Was testy chłodzenia boksowego Intela, które możecie zobaczyć właśnie na moim kanale. Z tego właśnie też powodu jest ten procesor już w sokecie, tak? Procesora po prostu nie będę drugi raz wkładał. No i co, słuchajcie, zaczniemy sobie od pamięci, tak? Włożymy sobie ramy. Przy wybieraniu slotów, tak, na pamięci, przeczytajcie instrukcję obsługi. Zobaczcie, jak u Was pracuje płyta w dual channel, które dokładnie sloty musicie odbezpieczyć i włożyć tam kości pamięci. Dederki trójki oczywiście wkładamy. Ja w moim przypadku slot drugi i czwarty odpowiednio synchronizujemy. I po prostu dociskamy. One się zabezpieczają. Z drugim robimy tak samo. Ok, zabezpieczone pamięci gotowe. Teraz oczywiście rzecz jasna chłodzenie, ale zanim to musimy sobie przetrzeć procesor. I słuchajcie, jeżeli macie alkohol izopropylowy w domu, to jesteście po prostu w pełni na to przygotowani. Ja natomiast mam, skończy mi się alkohol izopropylowy w butelce, mam takie gaziki dostępne w aptece, tak, one są nasączone izopropanolem, także taki jeden, ewentualnie mam tutaj dwa gaziki, takie powinny bez problemu żadnego nam wystarczyć. No i słuchajcie, przetrzemy sobie procesor właśnie takim gazikiem, tak, izopropanol. Tak, żeby te wszystkie brudy usunąć i żeby go zarówno odtłuścić. Powinno być to dokładnie wyczyszczone. I izopropanol nam wysycha. I bierzemy się za montaż chłodzenia. Słuchajcie, montując backplate używamy dłuższych śrubek, tak? Musimy sobie odpowiednio włożyć tutaj w backplate. Jak włożymy, one nie powinny po prostu wypaść. Tą płytę jednak sobie odłożę na chwilę. I tu zgodnie, warto się posiłkować również instrukcją obsługi, żeby nic nie pomylić. Zgodnie z instrukcją mamy tutaj drugie, środkową taką dziurkę do tego backplate'a. I tutaj umieszczamy wszystkie cztery śruby.
Raz, dwa, trzecia i czwarta. One, słuchajcie, nie powinny teraz nam wypaść. I tak, taki backplate montujemy teraz z tyłu płyty głównej. I słuchajcie, po nałożeniu backplate'a z tyłu płyty głównej musimy nałożyć takie właśnie zatrzaski w kształcie litery C na tę śrubkę. Mamy takie wyżłobienia, żeby to właśnie uczynić. Starczy je wcisnąć. One się wtedy zabezpieczą ładnie. Jedna. I na krzyż standardowo, tak wszystko. I słuchajcie, tym sposobem nasz backplate teraz nie wypadnie. Jest w pełni stabilny, prawidłowo zamontowany. Tak, ja jeszcze tutaj patrzę. Wszystko jest ok. No i teraz montujemy górne uchwyty. Teraz słuchajcie, odstawiamy płytę na bok i na chłodzeniu montujemy takie uchwyty intelowskie, tak, do płyty głównej. Należy je prawidłowo synchronizować i takimi małymi śrubkami zgodnie z zaleceniami producenta po prostu przykręcić. Trudno będzie mi to wykonać przed kamerą, także nie obraźcie się, jak to mogę pominąć. W ten sposób ma to być, tak? Tutaj przykręcamy śrubkami po prostu do radiatora. I teraz już, jeżeli macie wyczyszczony procesor, pamiętajcie, że żeby na chłodzeniu zdjąć tą folię, tak, zabezpieczającą, i ewentualnie jeszcze ten to chłodzenie oczyścić, żeby tu nie było żadnych brudów, żeby nie było to tłuste. Jeżeli już mamy czyste, to słuchajcie, bierzemy pastę i dowolną metodą ją nakładamy. Ja tu użyję metody na krzyż, słuchajcie, niewielką warstwę, tu wam spróbuję przybliżyć, niewielką warstwę takiej pasty należy nałożyć, żeby nie przesadzić znowu. Ok, znak X-a zrobiony. Zakręcę sobie pastę. I teraz słuchajcie, nie pozostało nic innego, jak nałożyć to ogromne chłodzenie.
I słuchajcie, jeżeli mamy teraz chłodzenie już przykręcone, należy wpiąć po prostu te dwa wentylatory w oznaczeniu CPU fan 1, tak? Resztę wentylatorów należy po prostu schować. Też tak uczynię. Ok, wentylatory mamy wpięte, prawidłowo ukryte kable. To wszystko ładnie się trzyma, zobaczcie, bezproblemowo. I co, słuchajcie, ramy zamontowane, chłodzenie zamontowane. Teraz zajmiemy się montażem tej płyty obudowie. I słuchajcie, kołki dystansowe mamy przykręcone, kable podstawowe od zasilacza mamy wpięte. Teraz pozostaje nam tylko po prostu zamontować płytę główną w obudowie. Sobie jeszcze wyjmę zaślepki z tyłu. I pamiętajcie o maskownicy na porty wejść-wyjść, tak, żeby ją prawidłowo zamontować w obudowie. Po prostu ją wciskamy i ona powinna bez problemu nam wejść. I zostaje nam po prostu sama płyta. Chłodzenie jest ciężkie, trzeba przyznać. Teraz prawidłowa synchronizacja z kołkami. I co? I możemy przykręcać. Używam oczywiście śrub dołączonych do obudowy. Ok, płyta przykręcona, teraz wpinamy zasilanie procesora. Po wpięciu zasilania procesora oczywiście zostaje zasilanie płyty głównej, także 24 pin ATX również wpinamy. I zatrzaskujemy. Teraz pozostaje przepięcie panelu przedniego. Nie będę Was tym zanudzał. Ok, słuchajcie, kable są już wszystkie popodpinane. Zostaje nam karta graficzna i słuchajcie, napędy dysków, tak? Dyski twarde, dysk SSD. Zaczniemy sobie od karty graficznej. Śledzie wyjęte, tutaj jak widzicie, odbezpieczamy slot. I cóż, wpinamy kartę. Ok, ładnie wskoczyła. Przykręcamy ją śrubkami, które były po wykręceniu śledzi zostały, tak. Tutaj beznarzędziowy montaż. Jedno i drugie, bo jak widzicie, standardowo dwa sloty zajmuje ta karta. Ok, przykręcone.
Zasilanie to za chwilę. Teraz włożę sobie dyski, będzie mi łatwiej. Na samym końcu podepnę pozostałe kable do zasilacza. Także mamy dysk SSD. Wpinamy do samek, a właściwie tutaj musimy go przykręcić w ten sposób. I tu mamy gwinty, do których ten dysk przykręcamy odpowiednimi oczywiście śrubkami dołączonymi do obudowy. No i standardowo na krzyż, słuchajcie. I rzecz jasna, dysk twardy HDD również montujemy tutaj w tych sankach. Na tej zasadzie, że po prostu go wciskamy. Synchronizujemy tutaj gwint z tymi otworami plastikowymi. I dołączony tutaj mamy do obudowy takie dwa, ich jest kilka, ale używamy tylko dwa zatrzaski takie. I po prostu odpowiednie miejsce wpinamy i zaciskamy. Wtedy ten dysk po prostu nam nie wyleci, nic się złego z nim nie stanie. Ok, i taki dysk wsuwamy po prostu do zatoki. Jeżeli chodzi o kolejność w montażu, to zostawimy na za chwilę. Zobaczymy, jak będzie z kablami. No i słuchajcie, teraz pozostaje. Napędu tutaj nie będzie, jak widzicie. W przyszłości planuję zakupić Blu-raya, także w tym momencie żadnego napędu optycznego nie będzie. Karta graficzna ma 8 pin i 6 pin, takie ma złącza, więc takimi wepniemy. Ok, ten jeden pozostaje wolny, damy gdzieś tutaj obok. Karta wpięta do zasilacza również. Teraz zostają nam dyski. Użyję tych kątowych SATA. Od tamtej strony sobie je przeprowadzę. Tylko będę musiał przejść z tej strony na chwilę. I wpinamy do pierwszego wejścia. Okay. I teraz Wam odwrócę obudowę. Teraz z tyłu to na razie niezbyt pięknie wygląda. I teraz zobaczymy, jak nam najlepiej jest powpinać to wszystko. To musi być w ten sposób. Więc to pójdzie na SSD, a tu będzie na HDD. Dobrze mówię, dobrze mówię. To damy sobie chyba na sam dół. Tak. Chyba tak będzie najlepiej. Ops. Sosa. Ten dysk idzie na dół. Tu natomiast zostanie ten. Ok. To ładnie ukryjemy na dole. Już małą aranżację okablowaniem poniekąd zrobimy. Tu się trzyma ładnie. To też później zrobimy. I co? I zostaje jeszcze zasilanie regulatorem obrotów, tak? I dodatkowe zasilanie od karty muzycznej.
I tutaj będzie nam potrzebny Molex. Gdzie ja mam kabelek z Molexem? Otóż to jest chyba ten. I nie wiem. Tak, rozetnę go sobie najpierw. On jest tutaj przypięty. Trzymam floppy na tym kablu. Dobra. Co nam tu będzie dokładnie potrzebne? Molex je. Dobra, wypniemy sobie najpierw do zasilacza. U sobie potem jakoś to ułożymy. Jest potrzebne dwa Molexy. Jeden Molex tutaj do karty muzycznej, a drugi do regulatora, czyli tutaj. I tym sposobem, słuchajcie, mamy praktycznie wszystko już zrobione. Pozostała nam jedynie aranżacja okablowaniem. Wszystko tutaj mamy gotowe, tak patrzę, nic. Aha, jeszcze kable. Mała pomyłka. Kable SATA do dysków. Tak, jakbym zapomniał. Budowa coraz cięższa. Nie wiem, czy to plus, czy minus. Bardziej minus. Tu mamy kątowe SATA. Więc jak to zrobić? W ten sposób. Tu będzie jedno kątowe. Może jakoś wcisnę. A może nie. Wcisnę. Okej. Jakoś to ułożymy. Tu należy wyprowadzić. Albo nie, albo gdzie mamy? Tu mamy bliżej. SATA. Niechaj będzie tu. To tak, słuchajcie, musi zostać. To zostanie chyba również. Uda się, powinna zamknąć. Tak jak teraz. I jeszcze ten kabelek. Tutaj sobie na razie to rozetnę. Nie wiem w ogóle po co spięte. Miałem to. Również kątowy. Nie, ten akurat prosty, sorry, przepraszam. Ten akurat prosty i również tą samą drogą. Widać coś tam widać. W każdym razie staram się jak najbardziej, jak najlepiej Wam pokazać. Również, żeby nie ucierpiało moje niechlujstwo przez to właśnie. Dobra. Dyski podłączone. Wszystko już podłączone, to podłączone na początku. Wpinamy tylko do płyty głównej SATA. Oczywiście zachowując odpowiednią kolejność. Jak żeby inaczej. Wpięte. I słuchajcie, teraz się zajmę aranżacją okablowania. I na koniec taki szybki rzut okiem na dzieło naszej pracy. Ale to za momencik do Was wracam. Ok, moi drodzy, jeżeli chodzi o aranżację okablowaniem, nic lepszego nie jestem w stanie wymyślić na tą chwilę, przynajmniej już chyba z braku chęci bardziej. Tak to zostanie, nic tu nie przeszkadza. Wszystko jest tak jak trzeba. Tył się prezentuje tak, możecie zobaczyć przy okazji, tak, oczywiście wszystko pięknie, ładnie. I wnętrze tak się właśnie prezentuje. Ja tu zdejmę aparat ze statywu i Wam pokażę nieco z bliska. Chłodzenie, be quiet. Tu wszystko pięknie, ładnie wygląda. MSI. Wszystko podpięte. To tak wisi, ale to musi tak wisieć niestety. Straight Power 10.
Ładnie pospinane tutaj wszystko. Od tej strony jest komputerek piękny, ładnie to wygląda. Tutaj mamy zasilanie do karty muzycznej dodatkowe. Panel przedni oczywiście powpinany. I tutaj wszystkie SATA, USB-ki itp. itd. powpinane. Tu mamy wolne miejsca na napędy. Tu na jakiś dodatkowy 2,5-calowy element. I tak zastanawiam się, czy właśnie, czy włożyć te sanki, czy nie. Tutaj, żeby te wentylatory ładnie chodziły, chyba nie będę wkładał. Tak, tak teraz to będzie wyglądać. I słuchajcie, w tym filmie to na tyle. Ja moją maszynę nową będę testował. Zrobię, myślę, recenzję każdego z elementów tutaj zamontowanych, tylko że z czasem, bo jak wiecie, dużą ilością czasu nie dysponuję. W każdym razie wszystko pięknie, ładnie. Ja się z wami powoli żegnam. Łapkujcie, komentujcie, co oceniajcie, czy się wam to jakoś podoba. Tutaj jeszcze pewnie widzicie, musiałem tak zrobić z tymi moleksami, tak bo po prostu nie starczyłoby mi kabla w inny sposób. Tak musi to wisieć, jest spięte, co prawda. No i wracając do tego, piszcie, czy wam się podoba taki zestaw, jak wy go oceniacie. Zostawcie swoją opinię i wszystko. Wszelkie pytania, jeżeli macie, również zadawajcie pod tym filmem. Dzięki wam za uwagę. Myślę, długi wyjdzie odcinek z tego składania, ale dzięki wam za wytrwanie. Dzięki za uwagę. Do następnego razu, moi drodzy. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Dzięki wam jeszcze raz. Hej! Thank you.